14. Paragraf 1. Zmienia się brzmienie punktu 1 załączniku do uchwały. Część, tutaj uchwała 29291 czy 2012 w części dotyczącej chodników na następujące. Punkt 1, pamiętacie, była ulica Królowej Jadwigi etapowanie. I tu zarząd proponuje dopisać wraz z wykonaniem wyniesienia przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 32. To jest na 2013 powierzone zakresu remontu chodników. Z czego ten projekt uchwały się wziął? Mamy takie zadanie w tym roku, jak próg na przejściu dla pieszych przy 32, które ku naszemu nieszczęściu, w momencie jak przyszli inspektorzy, którzy mieli razem z wykonawcami projektu, przejście jest w sposób nielegalny usytuowane, niezgodny z przepisami. W związku z tym nie mogą położyć tego progu, bo przejście jest źle zrobione. Więc to już nie trzeba o przesunięciu, bo to będzie automatyczne. Jak i również będzie wzniesienie tego przejścia, tak jak tu przy szkole 31, a nie próg przed przejściem. Bo nie da się go usytuować w ogóle. I problem jest w tym, że pieniądze na projekt poprzesuwano w ZIKIT-cie, żeby go robić, ale nie wskazaliśmy finansowania w przyszłym roku. No i chcąc wskazać, znowu musielibyśmy czekać na kosztorys po to, żeby do WPF-u wpisać uchwałę i nie zdążyliby zrobić tego projektu. Stąd najprostszą metodą, jaka była dopisać do listy rankingowej remontów, co nie oznacza, że musi to być z tego źródła robione, bo możemy próbować to współfinansować z pieniędzy na przyszły rok. Tak, jest zresztą w projekcie na usuwanie barier i bezpieczeństwo. Natomiast, żeby ZIKIT miał czyste sumienie i mógł podjąć decyzję o tym projekcie, gdzieś musi to być wskazane. Stąd taki pomysł wyszedł z ZIKIT-u. I taki projekt uchwały podjął zarząd. Jedne, no ale od razu mówię. Może się zdarzyć, że ten zabieg i tak nic nie da, ponieważ być może i tak ten projekt nie zostanie wykonany w przyszłym roku. Jest to również próba ratowania kilkunastu tysięcy złotych przed zabraniem przez pana prezydenta. Na dzień dzisiejszy nie zabrał. Jeżeli nie będzie tej uchwały, to na pewno stracimy. Jeżeli będzie, być może zachowamy. Tyle. Ktoś z Państwa ma pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanych zmian? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1, 2, 3. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 317. To jeszcze znalazł, czy tak? Muszę się dać. Paragraf 1. W związku z zarządzeniem numer 2504 prezydenta miasta Krakowa. To jest to zarządzenie, które mówiło o ograniczeniu wysokości środków priorytetowych. W związku z tym, szanowni państwo, jak w tamtej uchwale zauważyliście, na granty zmniejszyliśmy na kwotę 20, dobrze pamiętam, 4 tysiące złotych, no to w ślad za tym idzie uchwała zmieniająca konkursy grantowe. Jak Państwo widzicie, zostały tylko w tym momencie dwa realizacje dwóch konkursów. Z czego to wynika? Tam były jeszcze dwa, które zrezygnowaliśmy. Jeden to był organizacja tych obozów letnich młodzieży. Wzięło się to stąd, szanowni Państwo, że w tym roku te granty nie zostały zrealizowane, ponieważ oba wnioski miały uchybienia formalno-prawne. W związku z tym nie przeszły. No uznaliśmy, że jeżeli kluby sportowe nie potrafiły sięgnąć po granty w tym roku, no to my to jest pierwszy grant, który w związku z oszczędnościami zlikwidowaliśmy, bo być może znowu i tak sobie nie dadzą rady. W zamian za to podnieśliśmy troszeczkę kwotę organizacji lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych i tu, bo tu się udało, że zachęciliśmy, wystartowały w tym roku już trzy kluby do tej organizacji. Mamy jeszcze jeden klub, czwarty, jeżeli się nie mylę, który mógłby wystartować. Też go trzeba zachęcić. No i mądrze rozdać, żeby mądrze przypilnować komisja grantowa, znaczy konkursowa przy nie naszej dzielnicy, tylko tak, żeby dobrze rozdysponować przy naszym doradztwie i te kluby w miarę oddarować na jakieś sensowne organizacje tych imprez sportowo-rekreacyjnych. To podnieśliśmy o 1500 zł zaledwie tego granta. I zostawiliśmy tylko granta na ratownictwo i zlikwidowaliśmy jeszcze granta. To był grant na niepełnosprawnych. A dlaczego? Ponieważ ten grant jest w uchwale z zadań powierzonych.
I dość dużo pieniędzy tam dała komisja. W związku z tym uznaliśmy, że nie ma potrzeby z priorytetów, no a gdzieś te 82 tysiące trzeba było znaleźć oszczędności. Więc stąd taki był Łukasz, był pierwszy, potem Krzysztof. No tutaj jeszcze odnośnie tych może wyjazdów, tak bardziej powiedzmy, że argumentem ważniejszym było raczej to, że w kilku dzielnicach komisje konkursowe przeprowadzono, wnioski były najbardziej zapisane, nie jak środki zostały zatrzymane, że nie jest to cel ważny dla miasta i nie będzie zrealizowany. Również jakby w domyśle poproszono tak, żeby w przyszłym roku również przemyśleć wszelkie zadania tego typu, co oznacza, że jeżeli takie zadanie się prawdopodobnie znalazło, sytuacja się powtórzyła i było to po prostu niewykonane. Dlatego od razu raczej lepiej było to zadanie wyjątkowo ściągnąć i wykreślić. A jest taka, że nie korzystaliśmy od tego. W relacji tego, że w tym roku byłem w komisji konkursowej, która przyznawała pieniądze na organizację imprez i też rozmawiałem z przedstawicielami organizacji, które występowały w tym konkursie. Zastanawiam się, czy zwiększanie kwoty nie powoduje, że troszeczkę rozleniwiamy te organizacje w szukaniu sponsorów, bo najprościej jest sięgnąć po pieniądze z konkursu, a prościej jest trudno jest spotkać sponsorów. W sytuacji, w której wszystkie osoby startujące w konkursie zapewniały, że te ich przedsięwzięcia są zagrożone realizacją, że te pieniądze z konkursu są tylko dodatkowymi środkami, to pytanie, czy jest sens jeszcze zwiększać te pieniądze na organizację tych imprez, bo no nie wiem, mam tutaj wątpliwości w tej kwestii. Zarząd stoi na stanowisko, że jest sens. Proszę, do Julia, potem ja to, tak? Tak, ja mam jedno pytanie, nie odniosę się do wypowiedzi przywódcy. Natomiast mam pytanie do Łukasza. Dobrze zrozumiałam, że jeśli miasto nie chciało dać finansowania na te granty, które zostały pozytywnie zaakceptowane, czy jakby można rozumieć do tego, że uznają, że zarządowe organizacje nie potrafią wydawać pieniędzy? Nie, tak? nie podpisano umowy z powodu zaalokowania, zatrzymania środków, czy braku środków tak naprawdę w budżecie. Konkurs jak został rozstrzygnięty, no tak jak kolejnym etapem później, po rozstrzygnięciu konkursu jest podpisanie umowy z wydziałem. Zależy się, że na tym etapie również są jakieś czasami problemy, czy niektóre rzeczy, na przykład jest tak, że dana organizacja wygrywa konkurs, ale z pewnymi zastrzeżeniami, że do tego musi tam zmienić umowę, będzie co inaczej, tak jak na przykład jest we wniosku. To nie dotyczyło nas akurat, ponieważ u nas wniosek padł w formalnych, ale dotyczyło to kilku innych dziennych, słuchajcie, wnioski i mających nas. A nieważne. W każdym razie było dosyć głośno. Tak mówię, nie zagłębiałem się w tak, wiedzieliśmy dlaczego tak jest i właśnie to, że skarbnik uznał, że to nie są ważne rzeczy, na które należy wydawać pieniądze, to jasne. I tyle. No. Na tym etapie jak było. Podpisanie umowy. Ja bym Markowski prosił o głos. Ja mam pytanie do Krzysztofa. Czy uważasz, że nie warto zwiększać środków na przykład ratownictwo i ochronę ludności? Ja uważam, że on pierwszy. Drugi, absolutnie się zgadzam, nawet bym zastanowił, żeby zwiększyć te pieniądze na kwadratu na przykład, bo oni nie robią dużo sensownych rzeczy, więc tutaj. Ja bym może warto zwrócić się na przykład do przewodniczącego Krzyża, który by na przykład może by zrobić coś takiego, żeby ich zmobilizować, żeby na przykład przeprowadzali takie akcje właśnie kursów pierwszej pomocy, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Pan Andrzej, proszę. Chciałbym zapytać, czy to jest to kolejna uchwała zarządu przedstawiona nam na tej sesji. Chciałem się zapytać, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy takie ważne decyzje o przeznaczaniu środków pieniężnych podejmowali w komisjach, albo przynajmniej włączali przewodniczących komisji tego typu uchwały. Szanowni Państwo, ta uchwała, zwróćcie uwagę, ona w stosunku do tego, co było w poprzedniej uchwale, zmieniła się tylko o dwie rzeczy. Zlikwidowaliśmy dwa zadania całkowicie, tłumacząc dlaczego, i podnieśliśmy w zamian za to 1500 zł tego jednego granta. Zarząd tu wyszedł z założenia, że rolą Komisji Sportu będzie oczywiście zachęcić czwarty klub, który się znajduje, czyli Nadwiśla. Bo chyba bardzo miło, jeżeli możemy wspierać różnego rodzaju imprezy rekreacyjno-sportowe. A skąd się to wzięło? No,
Prosta sprawa. Mieliśmy 3 dni czy 4 na ścięcie 82 tysięcy. No, zgadzam się. Na przykład priorytety, żeśmy projekt uchwały wtedy, siedzieli wszyscy przewodniczący komisji i obradowaliśmy. A teraz mieliśmy kilka dni, żeby 82 tysiące zbierać. Być może, że pomysł, jakby propozycja zarządu nie jest w 100% idealna. Mogę się z tym zgodzić. To, co byłem w stanie skonsultować telefonicznie z przewodniczącymi poszczególnych komisji, starałem się konsultować, ale nie wszystko. No, zarząd złożył Państwu propozycję. Państwo również możecie do uchwały składać różnego rodzaju poprawki. Tutaj jeszcze też można. Oczywiście sprawy grantów są pod Komisją Sportu, nie wiem, uchwałą Rada Dzielnicy uważają mnie też jako koordynatora właśnie na konkursu dzielnicy. Stąd jakby ja bym też zabierał też sprawę konkursu ofert. Jak najbardziej w tym przypadku ja doskonale wiedziałem, co to ma była propozycja, żeby na przykład znieść granta dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ on znajduje się w środkach powierzonych. I to przykładowo na przykład wyjaśniając jak najbardziej, jeżeli Pan tutaj uważa, że nie było w tym przypadku, że było konsultowane. Także z osobą, która się tym zajmuje. Moja uwaga nie dotyczy merytorycznych kwestii dysponowania, czy to jest zasadna kwota, czy nie, tylko samej formalnej procedury. Mam wrażenie, że przez to, że coś się podejmuje w ciągu ostatnich 3 dni i jesteśmy znowu pod presją czasu, łamie demokratyczny charakter podejmowania decyzji przez Radę. Mam propozycję. Ja tak, żeby, może najpierw dam głos panu Andrzejowi Hołdankowi i potem państwu odpowiem na to. Czy mi się osobiście bardzo podoba głos pana Dudziaka? Ja jestem jak najbardziej za, tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. Bardzo często przychodzi do Rady Dzielnicy jakieś pismo, w którym jest mowa, że proszę podjąć decyzję w ciągu 3 dni, 4 dni. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby były zwoływane nadzwyczajne posiedzenia komisji w związku z takim czy innym pismem, tylko zwracam uwagę, że niektóre komisje w naszej Radzie Dzielnicy nie potrafią odpowiedzieć na pismo mieszkańców od pół roku, za co ja osobiście dostałem po głowie na dyżurze. Nie będę palcem pokazywał komisji, a mógłbym, ale nie chcę celowo tego robić. Ale głos pana Budziaka się bardzo podoba. W związku z powyższym ja apeluję do przewodniczącego, że jeżeli będzie taka decyzja następnym razem, to pan przewodniczący dzwoni do przewodniczącego danej komisji, a pan przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie komisji w trybie alarmowym w ciągu dnia czy dwóch. I wtedy faktycznie zasady demokracji zostaną zachowane. Tylko ciekaw jestem, jak długo, że tak powiem, w ten sposób będziemy w stanie pracować, jako że powtarzam, są u nas komisje, które nie potrafią na pismo odpowiedzi od pół roku. Szanowni Państwo, się dzieje. Na ostatnim konwencie przewodniczących dzielnic. Co sprawia, Panie Przewodniczący, że te pisma trafiają z 3-dniowym terminem podjęcia decyzji? A to jest z naszego punktu widzenia, to jest niezrozumiałe. To jest dobre pytanie, tylko że to jest pytanie skierowane nie do właściwej osoby. Takie pytanie trzeba byłoby skierować do pana prezydenta względnie do jego urzędników. Niestety ani pan prezydent, ani urzędnicy pana prezydenta nie podlegają nam w żaden sposób, wręcz przeciwnie, to my podlegamy im. A wpływ na tego pana prezydenta mamy tylko w jednej sytuacji podczas wyborów powszechnych. Ja odpowiem jeszcze, żeby ja był zupełny. Może na usprawiedliwienie pana prezydenta i urzędów jest to, gdzie jest budżetem miasta. Znaczy na usprawiedliwieniu rozumieniu nie my zawiniliśmy, że nie ma pieniędzy, ale ich nie ma. Dostajemy informację. Popatrzcie Państwo, jak to jest. My podejmujemy w czerwcu uchwałę, do której przygotowywaliśmy się 1,5 miesiąca, a teraz mamy kilka dni, żeby ją na nowo potem, dlatego że dostajemy informację o zmniejszeniu kwoty. I dlatego złożyłem wniosek na ostatnim konwencie na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta, aby jeszcze w tym roku razem z panem prezydentem namówił go, poprosił go, jakkolwiek zostały poprawione procedury. Najpierw powinny być określone kwoty na zadania przez pana prezydenta, które wpisuje do budżetu, a następnie my powinniśmy mieć co najmniej 30 dni na podjęcie uchwał o podziale tych kwot. I tu się z panem zgadzam, złożyłem taki wniosek na ręce pana przewodniczącego. Poparli mnie wszyscy przewodniczący rad dzielnic. Myślę, że będzie wkoło tego szeroka dyskusja, żeby zmieniać te procedury, ale nadal, tak jak pan Andrzej powiedział, trzeba podkreślić. Pana Andrzeja Brady. Te procedury ustala jednak pan prezydent. Z protestem w tej sprawie, bo to są jaja. Możemy nawet zacząć wykupować magistra. Dobrze, to pomoże. Ja kupuję Krzysiu Paczek. Nie, to jest teraz pewne, to jest to.
My te dwie uchwały, które mówimy na komisji, ewentualnie na następną sesję wniesiemy zmianę tego projektu uchwały, bo już te procedury nie są dopuszczalne, żeby powiedzieli, by zmienić tę uchwałę. Druga kwestia odnośnie funkcjonowania Rady. Może taka sugestia, bo skoro zawód ma we czwartek posiedzenia, to bym mógł na przykład w piątek wysłać te projekty uchwał, które wnosi, prawda? To by było przynajmniej 7. Ale my wnosimy na sesji, nie możemy wysłać projektu uchwały. Ale te projekty są formalnie złożone jako projekty uchwał. Mogą Państwo wysłać informacje, jakie projekty uchwał Państwo złożyli, prawda? Mogą, mimo że to nie jest część porządku obrad, bo formalnie stajecie dopiero część porządku obrad po przyjęciu. Ale przynajmniej byśmy mieli czas na odniesienie się tych projektów, bo tak jak Pan Budziak mówi, no często dostajemy wiele uchwał takich finansowych, poważnych decyzji. Mamy pół godziny, 40 minut na zapoznanie się z tym. Szczególnie, że ten projekt uchwały został podjęty za 10.18 dzisiaj. Mogliśmy Państwu rozesłać. No tak, ale to priorytetowe, które były we czwartek omawiane. Zadania priorytetowe zostały również podjęte dzisiaj finalnie. Zapraszam Pana Krzysztofa Kwaciaka na posiedzenia zarządu. Zresztą wszystkich Państwa zapraszam, jako że posiedzenia zarządu są otwarte. W związku z powyższym wtedy zarząd stara się maksymalnie szybko, jak się da, że tak powiem, informować. Czasami nie da się, tak jak Pan proponuje, ale jeżeli Pan, że tak powiem, chce mieć pełną informację, wiedzieć, jak pracuje zarząd i jak to wygląda, zapraszam zarówno Pana, jak i wszystkich Państwa radnych na posiedzenia zarządu. Posiedzenia zarządu są otwarte, każdy może w nich wziąć udział. W związku z powyższym, w tym momencie będzie Pan miał informację, jak to się może wyglądać. Dobrze, ja myślę, że wyczerpaliśmy, bo rozmawiamy o projekcie uchwały, a zaczynamy rozmawiać o procedurach, które zgadzamy się z Panem Andrzejem, Panie Andrzeju, zgadzamy się w pełni i będzie naprawdę ja i Pan Andrzej zgadzamy, będziemy wszystko robić, żeby te procedury się zmieniały, żeby były szanse. Nie, proszę Cię, żebyśmy rzekli. Zgadzamy się z tą tezą. Jest to nie w porządku wobec radnych dzielnicy, że musimy podejmować tego typu decyzje w ostatniej chwili, ale czy uchwały finansowe są ważniejsze od uchwał merytorycznych, nie wiem. Komisje również składają projekty uchwał za 10.18. Ale komisja osobiście zajmują się tą tematyką, prawda? Więc to jest... Aha, czyli komisja... A za co Ci nie zajmuje? Nie, przepraszam. Ja myślę, że nie trzeba takiego wniosku. Myślę, że czy jest ktoś, kto chce się odnieść do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały skierowanym dniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jestem za to uchwały za przyjęta. Druk numer 318. Ja też się cieszę, referuję Panu Kaszpilkę. Jest to projekt uchwały w sprawie opinii do projektu zarządzania prezydenta Rakowa w sprawie trybu uzgadniania zmian w rozkładzie godzin pracy jako przypadek ogólnodostępnych z roku 2015. Paragraf pierwszy opinii poprzedni projekt zarządzania prezydenta Rakowa w sprawie trybu uzgadniania zmian w rozkładzie godzin pracy jako przypadek ogólnodostępnych z roku 2015. Uchwałę podejmuje się z roku 2015. Ja mam pytanie, czy coś się zmieniło względem poprzednich godzin? To jest tryb uzgadniania, Panie Przewodniczący, zmiany godzin. W praktyce ta uchwała, czy ten projekt nie ma większego sensu, czy inaczej? Na to szczerze mówiąc nie interesuje właśnie to daty kierowników i dyrektorów aptek, którzy ewentualnie zgłaszają po prostu to, czy apteka chce pracować dłużej, bo mają takie prawo. Dobrze, czy tryb uzgadniania zmian w rozkładzie godzin uległ jakiejś zmianie? Czy są to dobrze poprzednio? Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem na to Pan Zdrażnik. Druk numer 319, referuje również Pan Łukasz. Jest to podobny projekt, jest to projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia jego składu godzin pracy jako aktyw ogólnodostępnych w 2013 roku. I również opiniujesz pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia składu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku. Tam nie ma również większych zmian. Praktycznie większość aptek tak pracuje dłużej niż godziny te, które są dodatkowe. Są to godziny, które są obowiązkowe w pracy. Czyli od godziny chyba 9 do 16, a jego zmianowych od 8 do 18, chyba za pół zmianowych. Tak. Apteki całodobowe zostają bez zmian.
prawie że większość radnych pracuje w godzinach raczej szerszych. Tak? Że nie wnosi do budżetu żadnych funduszy. Czy ktoś ma jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że ta uchwała została przyjęta. Druk numer 320, referuje ponownie pan Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu dostosowania przejścia dla pieszych jednostek z Bosza przy szpitalu reumatologicznym za wykonaniem wysepki ułatwiającej przechodzenie przez ulicę, czyli budowa hali stadionowej. I tutaj opiniuje się pozytywnie projekt dostosowania przejścia dla pieszych na alei Bosza przy szpitalu reumatologicznym za wykonaniem wysepki ułatwiającej przechodzenie przez ulicę, czyli budowa azylu wykonanego na zlecenie dla umów infrastruktury komunalnej w transporcie w Krakowie przez Centrum Techniki Drogowej. Istnieje na ulicy Bosza, na przykład w okolicy parkingu. Ona nie przenosi przejścia ani w inne miejsce. Dzięki temu ułatwi to przechodzenie, bo drugie niemożliwe to kierowców pomijanie stojącego na przystanku autobusu, czyli przejeżdżanie po linii ciągłej na przejściu dla pieszych rozpala się zwierząt płacy. Ponadto jest to szpital reumatologiczny w pobliżu. Jednak są tam osoby, które czasami robią kura, czy mają rozdziele poruszane się. Warto by miały możliwość. Jest niezgodne w tym miejscu pomijanie autobusu. Nie było tak naprawdę innej możliwości niż zaopiniowanie tego pozytywnie, inaczej w ogóle nie było. Proszę, pan Filipczyk zabiera głos. Ja uważam, że znowu ograniczamy ruch na tym odcinku i nie będzie można omijać autobusu nawet przez tą wysepkę i kolejny raz blokujemy ulicę, która jest jedną w każdym kierunku ma i też bez sensu blokowanie tej ulicy. Cały czas w ulicy Bosza. Proszę, pan Andrzej Habranek. Proszę o ciszę. Tak, ja nie mogę znać się dla wszystkich Państwa radnych ogólna, nie dotycząca co prawda wysepki na Bosza, dotycząca Bosza w ogóle. Na wniosek Rady Miasta Zdzisław przygotował taki projekt dotyczący wymiany nakładek na poszczególnych ulicach istotnych pod tym względem, czyli tych, które mają zniszczoną nawierzchnię i co roku ta kwota na to ma być przynajmniej w teorii przeznaczana w wysokości około 30 milionów złotych. I w przypadku naszej ulicy właśnie dwie pierwsze ulice, ulica Bosza na odcinku między Królowej Jadwigi a Alejami, a drugą ulicą jest ulica Kościuszki. Także mówię to po to, żebyśmy pierwszy mieli świadomość, że być może w przyszłym roku będzie, mówię być może, bo jeszcze nie wiadomo jak to, że tak będzie, przejdzie przez Radę Miasta i jakie poprawki będą. No akurat niestety dwie ulice w naszej dzielnicy wzbudziły spore kontrowersje w sporej części radnych miasta. Jednymi z droższych ulic, że tak powiem, biorąc pod uwagę całe miasto i dlatego no, nie wiem jak to ostatecznie się zakończy, w jakim kształcie będzie, ale jest planowana właśnie wymiana nakładki na ulicy Bosza. Co prawda to się nie odnosi do tej wysepki, bo ja myślę, że ZIKiP myśląc o wymianie nakładki już, że tak powiem, dostosował się do tego i dostosowuje tą wysepkę do tego, ale mówię to po to, żebyśmy mieli wiedzę i świadomość w tym względzie, że najprawdopodobniej Bosza i Królowej i Kościuszki będzie miała wymienioną nakładkę. Najprawdopodobniej to będzie miało miejsce w przyszłym roku. Ja chciałabym powiedzieć Filipowi i wszystkim innym, żeby cieszyli się z tego momentu, kiedy mogą omijać autobus, a nie są tymi osobami, które mają przez tą wysepkę przejść albo w kulach, albo z małym dzieckiem, albo jakkolwiek inaczej. Łukasz Filipiak. Omijanie autobusu w tym miejscu jest niedozwolone. Nie, więc łamie zawsze przepis. A druga rzecz, no jednak dochodzi tam często, że osoby wchodzą z autobusu i wchodzą prosto pod koła przejeżdżających samochodów. Tak jeszcze wyjaśniając przede wszystkim, remont w żaden sposób, znaczy nie będzie problemu z dostaniem, prawda? Zresztą to są elementy łatwo wymontowane, tak na przykład na przypadku na Tur de Pologne czy inne tego typu elementy, które znikają na Piastowskiej, właśnie taki sam jest na Bosza w okolicy parkingu, więc tutaj nie będzie żadnego zagrożenia, żeby to przestanie nagle istnieć, czy żeby dane pieniądze wrócimy, bo to nie takiego zagrożenia. Proszę Filip. Nie ma nie odpowiedzieć, że to jest taki argument troszkę poniżej pasa. No Filip, to nie jeżeli wycały środki z infrastruktury w takim razie na zdrowie, no to
takie są argumenty. Ale Filip, no jest to miejsce, szpital reumatologiczny, gdzie tyle ludzi chodzi z różnymi problemami i tak dalej, przejście na Błonia, gdzie chodzą właśnie z dziećmi, a ty mówisz, że to jest ruch. No sorry. Ja może spróbuję też zabrać, żeby Państwa uspokoić. No proszę, kończ. A to z Was, Szanowni Państwo, jeżeli będziecie wymieniać zdania, to ja proponuję po sesji sobie porozmawiać na ten temat, bo tak to będzie wymieniać zdań 100. Sprawa jest oczywista. Ta uchwała o stworzeniu takiego rozwiązania drogowego została dawno temu podjęta. My dziś opiniujemy tylko projekt. Szanowni Państwo, to jest schizofrenia. Rada najpierw chciała, a dzisiaj będziemy nie chcieć, dlatego że mamy już projekt, za który zapłaciliśmy opiniować? Moim zdaniem czas na to, czy chcieliśmy takie rozwiązanie komunikacyjne, był wtedy, jak uchwalaliśmy uchwałę, która właśnie wskazywała takie zadanie. No to jest oczywiste, proszę. Ja mam jedno pytanie, dlaczego Skid daje nam to opiniować, jak my się na tym nie znamy? Już odpowiem, zawsze opiniujemy tego typu projekty. A dlaczego daje? Proszę Państwa, to cieszmy się, nie z nim tylko wykonawca. Cieszmy się, że wykonawcy projektu są do tego zobligowani. Bo jakby nie dawali, to znowu byśmy mówili, dlaczego nam nie dają. A pytanie, dlaczego opiniujemy plan zagospodarowania przestrzennego? Dlaczego opiniujemy buzetki? Czy kto? Poza panem Markiem i chyba Piotrem, czy jeszcze tu jest jakiś architekt? A opiniujemy, tak? No więc mamy budowlańca, pana Filipa, więc jest kompetentny, może powiedzieć, czy, ale merytorycznie, czy projekt jest dobry, a nie czy jest sens stawiać to. Myśmy już podjęli uchwałę, że chcemy takie rozwiązanie zrobić. Czy ktoś z Państwa się już rozpoczął? Proszę bardzo, poza wnioskiem formalnym o zakończenie dyskusji. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Trzymam tylko rękę, bo pani Radzyka musi liczyć. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 321, druk autorski Kłazowu. Projekt w sprawie uchwalenia listy zadań w ramach środków powierzonych zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, zatrudniamy przez